Witam. Skoda Octavia 1.9 TDI, silnik ASV. I jego tutaj mały problemik, szczególnie na zimnym silniku, pojawiały się tutaj dźwięki w okolicach napinacza. I nawet momentami zaświecała się kontrolka ładowania. I tutaj pokażę, co tu może być w takiej sytuacji problemem. Jest bardzo złe dojście tutaj do paska i do tego osprzętu w tym samochodzie. Ja tu nawet odkręciłem koło i próbowałem tutaj od tej strony się dostać też. Trochę mi to pomogło. No na pewno w takiej sytuacji jest podejrzane sprzęgiełko na alternatorze. Bo tutaj jest akurat zastosowane to sprzęgiełko. Jak je sprawdzić tak na szybko? Nawet w czasie, kiedy silnik chodzi, jeżeli sprzęgiełko jest uszkodzone, patrząc właśnie na tą rolkę, o tu ją widać nawet na alternatorze, patrząc na tą rolkę, ona ma tak jakby lekkie bicie. W takiej sytuacji to sprzęgiełko jest zatrzymane. Jak ono jest zatrzymane, to najczęściej ma bicie, tak zauważyłem. Ale to niekoniecznie. Na pewno drży wtedy cały pasek. A jak to sprawdzić? Ja tu ściągnąłem pasek osprzętu i tutaj w alternator pomiędzy tam takie szczeliny do chłodzenia wpakowałem cieniutki śrubokręt. No trzeba uważać, żeby czasami tam w jakieś uzwojenie nie dziubnąć. I trzeba sobie ręką tutaj pokręcić tym sprzęgiełkiem i ono tak jak Bendix w rozruszniku, jeżeli to kojarzycie, ono ma działać w jedną stronę. W jedną stronę ma się rolka kręcić, jeżeli jest zablokowany alternator, a w drugą ma twardo blokować. Tak najprościej mówiąc. No i ma to robić dość lekko. Ja tutaj nawet jakbym wam pokazał, to bardzo słaba jest tutaj widoczność i nic. Nie wiem, czy to zobaczymy. Ja teraz no spróbuję. Nie, to i tak nic nie będzie widać. W każdym razie możemy to tak sprawdzić. W jedną stronę ma chodzić, w drugą nie. Ale co jeszcze? Napinacz. Tu mam stary napinacz. Bo tych napinaczy to tak było tak naprawdę kilka rodzajów. W napinaczu co, na co zwracać uwagę? Tłumik drgania, amortyzator. On często jest też winny, że tu coś nam na osprzęcie za dużo lata. O, tu widzimy nawet jest luz na tulejce. Teraz jego działanie. On tutaj chodzi nawet jakoś tak jakby za twardo. Za twardo w tą stronę idzie. Widać, że jest wyciek już z tego amortyzatorka, bo jest tutaj mokre, zaolejone. Czyli już wskazuje to na to, że jest uszkodzony. No, rolka napinacza. No, rolka napinacza, no to wiadomo. Pokręcimy, słyszymy, co się dzieje. Ale co jeszcze? Tutaj jest ważny element, tu jest sprężyna. O, tu widać kawałek tej sprężyny. Tu jest sprężyna, dość mocna. To na imadle dopiero byśmy zobaczyli, czy to chodzi. No i właśnie, czy to czasami nie jest zatarte, czyli zatrzymane, nie rusza się w ogóle. Lub może być inna sprawa często. W 2,5 TDI też często się to zdarza w takiego rodzaju napinaczu, szczególnie tam z tyłu do pompy.
do paska pompy wpryskowej. Jest coś takiego, że on na pewnym zakresie obrotu swojego ruchu, tam gdzie najczęściej pracuje, tam się wyciera, bo tam nie ma łożysk, tylko chyba tam są tulejki takie jakby mosiężne, tulejka mosiężna, i ona się tam w tym swoim zakresie wyciera i zaczyna się to wszystko tutaj, bo ze względu na to, że to jest napięte tą mocną sprężyną, zaczyna się to wszystko krzywić. Także tego nie zobaczymy tak gołym okiem, tylko no w takiej sytuacji, gdzie już coś się nam zaczyna dziać, czy z paskiem, czy jakieś dźwięki, najlepiej jest to całe ustrojstwo wymienić. Tak jak ja tutaj wymieniłem, teraz pokażę, znaczy wymieniłem, dopiero będę wymieniał. Tu jest nówka. Tu jest jeszcze jedna taki mankament. O, tutaj jest luzowywanie napinacza. To chyba na klucz 16. No i tutaj już jest to takie półokrągłe, można powiedzieć, że nie szło żadnym kluczem tego ruszyć. Ponieważ no gdzieś tu płaskimi kluczami kiedyś ktoś to próbował i to objechał. No ale pytanie, dlaczego to jest zrobione z aluminium? Czyli to z aluminium to jest najwyżej na kilka razy. O, i tutaj jest blokadka, którą się po założeniu wyciąga. No to jest akurat dobre, żeby się nie męczyć. Ale jeszcze jedna sprawa. Tutaj jest dość często, przynajmniej ja mam problem i przyznaję się, że mam problem często z założeniem paska osprzętu, ponieważ jest tak poprzeplatany ciekawie, że można 2 godziny walczyć z tym i na różne sposoby, i to pasek jest za długi albo za krótki. Ja tutaj narysowałem schemacik dla wszystkich, żeby się nie męczyć. Jak ten pasek ma być założony? Wał, klima, wspomaganie na samej górze i alternator. Dziękuję wszystkim za oglądnięcie i pozdrawiam.